Ewentualnie możesz się jej spytać też o te banany, może tu nie ścierają tak jak tam. My tu żeśmy obrali taką taktykę. Znowu brak Biedronki. I znowu nie ma Biedronki, nie ma Lidla. Tak więc nie ma pomidorów. I nie ma Żabki. Mały, wielki sklep. W sali jesteśmy mokrzy, klejący się i tak dalej. I znowu tutaj wypalone te lasy. Ja nie wiem, co ci ludzie w głowach mają po prostu. Okropnie to wygląda, przecież to pięknie by mogło być. O, no niestety. Taka to Afryka. Prawdziwa Afryka tak wygląda. Prawda, Tobi? No, ty coś wiesz na ten temat, jak prawdziwa Afryka wygląda. Jedziemy teraz przez jakieś większe miasteczko, gdzie oczywiście, jak tutaj wszędzie, jest targ na ulicy. Patrz, ile tu bagietek jest, widzisz? Tak więc może nam się uda kupić pomidory, ogórki bym bardzo chciała. Jakąś sałatkę zrobić. A po drodze już udało nam się kupić wędzoną rybę. I nawet nie drugą, nie? 5000, tak? Mówiłeś, że zapłaciłeś ze 3 ryby. To naprawdę tutaj niedrogo, to jakieś co 60 eurocentów, 60 centów, tak? Nie, no, trochę więcej niż pół dolara. Więc super, to będziemy mieli co jeść. Mamy bagietkę, ale przydałoby się jeszcze jakieś warzywko, nie? Kurczę, straszna bieda normalnie. Ta dieta tych ludzi jest przerażająco uboga. Mają takie piękne zęby. No nie ma. Już koniec praktycznie. No trudno. Tam jakieś jabłka są, to się zatrzymaj. Może choć też jabłka idź. Parę jabłek. Pomarańcze. Mogą być, dawaj. Cokolwiek. Byleby witaminy były. My tu żeśmy obrali taką taktykę, że po prostu nie bierzemy wszystkich pieniędzy, tylko niedźwiedź sobie przyszykuje. Weź 5000 i jakieś może 2 po 2 czy 2000, co masz. Ewentualnie możesz się jej spytać też o te banany. Może tu nie ścierają tak jak tam. Bo tu zaraz mamy 3, to zaraz zjemy, wiesz? To idź się zapytaj, weź 5 i... No fajnie mam z tym niedźwiedziem, że ja nie muszę się z tymi ludźmi użerać. Tylko on pójdzie i po prostu wszystko załatwi. Ale muszę wam powiedzieć, że... no dużo go to nerwów kosztuje, nie? On... targowanie się i w ogóle, nie? Bo właśnie no ci ludzie no nie do końca są tacy uczciwi, nie? Ale tam, gdzie kupował teraz pomarańcze, to przed nim akurat kupował taki żołnierz i zapłacił za taką dużą torbę 20 tysięcy. To my nie mamy drobnych, najdrobniejsze mamy 10 tysięcy, więc niedźwiedź wziął pół takiej torby, nie? No to mniej więcej wtedy wiesz, ile płacisz, nie? Dwie dychy, a on wziął zadychę. W końcu wzięła zadycha, dwie dychy chciała. Widzisz, tak. Jakie szachrajki. Jakie pchły szachrajki. Ale o, fajna rzeka, piękne, ale ładnie. Tu wam niestety nie pokażę, bo nie widać, ale ładna rzeka. No w której oczywiście piorą tutaj. Wow, ale fajne miejsce. Tam po prawej stronie jest wodospad, jakby takie małe kaskady. Wiedny portfel. Tutaj jest. Nie trzymaj go na wierzchu, bo oni tam widzą. Oni też go widzą, jak tutaj się zatrzymują. Kurczę, jak podchodzą do samochodu. No i co on tam chce? To wojskowy jest? Nie wiem, kto to jest. To nie jest, szlak go wie tam. Może nie, wojskowy.
oni mają tutaj takie mundury, to trudno się zorientować. Takie niebieskie moro mają. Tak, to żołnierz tam podszedł z tyłu. No, straszne to jest, nie? Tutaj powiem wam oczywiście, bo nie chciałam tam nagrywać, bo trzeba być ostrożnym z tym nagrywaniem wojskowych, że popatrz, tutaj mają tą papaję już dojrzałą, potem w następnym miejscu będzie trzeba kupić, teraz już mamy owoce. Może z drzewa będzie można urobić. Znowu tutaj dalszy ciąg tej rzeki ładnie. Poczekaj, bo tam niech sobie tamten jedzie. Ja chyba może wyjdę i nagram tą rzekę, co? Popatrzcie, z tej strony też rzeka bardzo ładnie wygląda. Piękna rzeka. Ale woda nie jest bardzo czysta. Dobrze, to dokończę opowiastkę. Popatrzcie, dalszy ciąg tej rzeki. W ogóle właśnie jak popatrzycie na mapę Ojeny, to właśnie to są takie rozlewiska, tak więc tutaj tych rzek, właśnie takich ujść rzeki jest po prostu bardzo dużo. Jedna za drugim. Bardzo fajnie to wygląda. Nie powiem, znaczy wiecie co, właśnie fajnie i niefajnie, tak zależy w którą stronę się jakby popatrzę, nie? Bo są ładne miejsca, zaraz nam tu będą wciskać. Zaraz nam tutaj ten, już mamy wszystko, żeśmy kupili prawie. No, nie mamy pomidorów i ogórków, ale oni tylko banany. Oni tego też nie mają. Tak, tylko banany, no. Oh, merci. No. Tutaj wypalone te lasy. Ja nie wiem, co ci ludzie w głowach mają, po prostu okropnie to wygląda. Przecież tu pięknie by mogło być. Strasznie to wygląda. I w ogóle już zapomniałam, o czym mówiłam, bo mówiłam o czymś i gdzieś mi tam ten most, czy te dzieci przerwały, czy ten żołnierz, już nie pamiętam nawet, o czym mówiłam. No trudno. Ciągle nie możemy zrozumieć, o co chodzi w tym wszystkim.
się nowego słowa chcesz. Spała sobie grzecznie, ale jak ja się spytałam niedźwiedzia, chcesz banana, to się zerwała na równe nogi. No. Chcesz? No, bo masz to już dawno się nauczyła, nie? Jak mówisz masz, to już przybiega, ale chcesz? Chcesz banany? Pewnie, że chcę. No. Tobi, a ty chcesz? Będziesz jadł banana? Przed nami taka droga, asfalt się skończył i są takie same kamienie tylko. Poczekajcie, bo znowu jedziemy przez jakiś bazar. Są jabłka, dojrzałe pomarańcze, co się rzadko zdarza, bo z reguły są zielone. Ale gdzie do cholery są te pomidory? Żabki. Mały, wielki sklep. Kurczę, jak dopadniemy w Polsce taką już palszej żabkę, ale takiego Lidla. Wow. Czy nawet Biedronę. W Biedronce też dobre jedzenie. Stój, motor. Dobra, może się zmieścisz między jednym a drugim motorem. Telewizor niesie na głowie. A chuj, ma ten kołchoźnik, jak on nie ma sztromu. A ja ci powiem, że czasem to sobie myślę, że lepiej, żeby ci ludzie nawet nie widzieli, jak jest, wiecie, gdzieś tam. I tu mi się przypomina taka historia z mojego dzieciństwa jeszcze. Ale to muszę wam już opowiedzieć, jak sobie gdzieś staniemy. Dzisiaj nie dojedziemy do Conakry, bo chcemy jutro, w sumie nie do miasta dojechać, ale do sklepu, ale to jutro. Natomiast dzisiaj poszukamy jakiegoś miejsca do spania i zobaczymy tutaj, może coś znajdziemy. A jak nie, to się poszuka jeszcze dalej. No. No. No, zaraz zobaczymy, czy tu będzie gdzie stanąć, bo woda jest. Nie żebyśmy mieli jakieś nadzieje, że tam się da w niej pokąpać, ale nawet żeby tam popatrzeć. Ale może będzie tam jakiś kawałek płaskiego placyku na końcu. No jest. Tu by nie urywa, ale to będzie urywa. Ale coś tam jest. No, na noc będzie bardzo fajne miejsce. Oni sobie oczywiście coś tam piorą, ale potem sobie pójdą. Wyłączam, żeby ktoś na mnie nie nakrzyczał. Zostaniemy tutaj na noc, bo miejsce, no, jak widzicie, jest jakie jest, nie jest najgorsze i nie jest najlepsze. Woda w tej rzece jest na tyle czysta, na ile może być po umyciu paru motorków i wypraniu kilku gór ciuchów i po tym, jak się tam parę osób kąpie. Ale plus jest taki, że my też możemy się wykąpać, wiecie, nie będziemy się szczykać, tylko po prostu idziemy. Wcale jesteśmy mokrzy, klejący się i tak dalej i wprawdzie mamy wodę w baniaku, ale nie ma to jak po prostu całemu się, wiecie, zanurzyć, popływać i wtedy człowiek wie, że się schłodzi, nie?
skoro już tu jesteś, subskrybuj kanał. Zjemy sobie tą wędzoną rybkę, co kupiliśmy, i wykopałam, wiecie, z wykopalisk kapustę, taką fajną kupiłam, kapustę w Niemczech, właśnie w takich fajnych woreczkach. Bo kupiłam też w Polsce, ale te w Polsce w Lidlu, ten worek tam nie był szczelny, to wiecie co, masakra, musieliśmy szybko zjeść. Natomiast całe jest fajne, hermetyczne, bardzo fajne do transportu. Jakby ktoś kiedyś gdzieś takiego coś widział, to proponuję kupić. Była czerwona kapusta i biała kapusta kiszona. Tak więc zrobimy sobie suróweczkę i będzie do rybki w sam raz. Suróweczka gotowa, no fajnie by było, jakby była marchewka, ale marchewki też nie kupiliśmy, też nie było, ale ta kapusta jest naprawdę smaczna. No i tak wygląda nasza uczta rybki i niestety mamy suchą bagietkę, bo masła też już nie mamy, ale nalałam troszkę oliwy i sobie po prostu będziemy maczać, tak jak to robią Grecy, i oni po prostu zawsze biorą kawałek bagietki i po prostu sobie maczają, i tak w sumie to jest nawet zdrowiej niż jeść z masełkiem. No muszę wam powiedzieć, że to ryba z największą ilością ości, jaką w życiu żeśmy jedli, i dość taka sucha, więc niedźwiedź trochę powalczył i stwierdził, że musi dojeść kurczakiem. I jeszcze chodź no tutaj teraz, bo twoją łysą głowę nagrywam. Ale dobrze, że ona nie jest tak źle. No. Zawsze są minimum 3 dania na karcie. Tak, tutaj zawsze jednak, nawet jak nie mamy co jeść, to mamy co jeść. No, tak więc głodny nie pójdziesz spać. On na pewno pijany. O, i pić mamy co, to co najważniejsze. No, a my teraz pijemy, słuchajcie, takie wino, zaraz wam pokażę. O, wstyd pokazać, nie? W Polsce to kurczę, wstyd się przyznać, że się pije wino z kartonika. To wino kupiliśmy w Gambii, jest naprawdę bardzo smaczne. Dzień dobry. Dzień dobry. No wreszcie się ktoś cieszy, że ja wstaję po prostu. On jest taki fajny, on się zawsze tak cieszy, że mnie widzi. Super. Mieliśmy bardzo fajną i spokojną noc tutaj. Oczywiście ci wszyscy ludzie poszli sobie do domów, bo wiadomo, że jak tylko robi się ciemno, to oni idą do domów. Tak więc mieliśmy fajny wieczór i naprawdę super spokojną noc, i o dziwo nikt nie przyszedł tutaj rano jeszcze, bo żeśmy się spodziewali, że rano przyjdą tam prać i brać wodę, ale widocznie wodę mają, bo tak tylko jedna osoba brała wodę do domu, tylko prać przychodzili. Tak więc nie wiem dokładnie, jak tutaj jest, ale chciałam wam coś pokazać, póki właśnie nie ma, bo może ktoś jeszcze przyjdzie za chwilę. No, popatrzcie, zobaczcie po prostu, najpierw wam pokażę, a potem pogadam. I tak po prostu całe to miejsce wygląda, jak widzicie, jak jedno wielkie śmietnisko. I ja nie wiem, gdzie ci ludzie mają rozum, słuchajcie. Bo ja już tam pomijam te detergenty w rzece, nie? Więc ja pamiętam jeszcze 20 lat temu w Polsce też jechało się nad rzekę i myło się samochód. No niestety, tak było, kurczę. Kto nie jest winny, niech rzuci kamieniem, kto nie ma żadnych grzechów. Tak więc tak było. Zawsze mówiliśmy, że Polska to 100 lat za murzynami, pamiętacie? No więc wyprzedziliśmy ich o jakieś 120 lat. Bo u nas już nikt nie myje pojazdów i nikt tak nie śmieci. Słyszycie? Fajne ptaki, nie? Fajne odgłosy. No szkoda, szkoda, bo przecież oni też tu przyjeżdżają nie tylko poprać, ale też widziałam, siadali sobie i po prostu relaks mieć tutaj nad wodą. Woda, mimo że to nie widać, bo widać, że ona taka jakby jest brudna. Ale ona nie jest brudna, ona wbrew pozorom jest bardzo czysta, tylko są takie ciemne skały, takie jak te, po których ja tutaj chodzę. Ale no, brudna jest trochę od tych śmieci. I od detergentów. O, no niestety.
Taka to Afryka. Prawdziwa Afryka. Tak wygląda. Prawda, Tobi? No, ty coś wiesz na ten temat. Jak prawdziwa Afryka wygląda. Nie? Chciałam wam pokazać, jak wyglądają nogi damy na kempingu. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Słuchajcie, mieliśmy inwazję pcheł, bo te sierściuchy. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że ja podaję im teraz tabletki na pchły i kleszcze. No i one są bardzo szczęśliwe, bo oba nie mają. To znaczy ich nie gryzą pchły i kleszcze. One teraz gryzą nas. Jak widać na załączonym obrazku, to wszystko są ukąszenia po pchłach. Takie dużo drobnych. Pchły właśnie często gryzą jeden koło drugiego. Właśnie jak kiedyś nie będziecie wiedzieć, o szczególnie tak jak w tym miejscu. Raz, dwa, trzy. To jest typowe pogryzienie pchły. I one tak sobie tu posmakuje, tu posmakuje, tu dziabnie. Tak to wygląda i niestety jest to strasznie bolesne i strasznie długo swędzi. Strasznie długo swędzi. No i druga rzecz to kleszcze. Kleszcze są małe. I ja tutaj właśnie w nocy miałam polowanie na te kleszcze, bo sobie po prostu łażą po pościeli. I wiecie co? Chyba jeszcze mam jednego tutaj w palcu. Tu między palcami. O, widać tam taka kropeczka? Ja sobie go zaraz tutaj będę usuwać, a jednego wczoraj jeszcze przed spaniem usunęłam, ale trochę mnie niepokoi, bo tutaj jest jakieś takie, widzicie? Takie opuchnięte. Ale nie wiem, czy to od kleszcza. To chyba coś innego mnie ukąsiło, dlatego że kleszcz był tu w środku między palcami. A to jaka jakby taka ropa tam była w środku? Nie wiem, co to jest. No wiecie, kleszcze mogą przenosić choroby, więc będę to obserwować. Trochę się tym niepokoję, no ale trudno. Opowiem wam historię z mojego dzieciństwa. Ja urodziłam się w Świnoujściu. Za czasów komunistycznych, jak pewnie wiele z was, którzy to oglądają. I wiecie, jak było u nas za komuny? Nic nie było, nie? W sklepach, kurwa, nic nie było. Niczego po prostu, dosłownie. I w pewnym momencie, ja nie pamiętam, ile miałam lat, kilka lat. Może, nie wiem, 8, 7, 8. Pozwolono nam robić zakupy. To znaczy, mieszkańcy Świnoujścia mogli na dowód osobisty przejść do Niemiec, do pierwszego tam miasteczka, żeby zrobić zakupy. No i my żeśmy na te zakupy zaczęli tam chodzić. I po pierwsze, wiecie, pierwszy raz, jak ja zobaczyłam, że tam wszystko w tych sklepach jest, że wiecie, poszliśmy do takiego supermarketu, tam wzięliśmy parę rzeczy i to jeszcze, nie dość, że są czekolady, to jeszcze sobie możesz wybrać, jaką ty chcesz czekoladę. I pamiętam, jak podeszliśmy do kasy i tam w tym naszym wózku, wiecie, to było tam parę rzeczy, nie? A te wszystkie wózki przed nami w kolejce były wypchane po prostu, nie? Jak wiecie, góra po prostu pełna z czubkiem. I ja sobie tak wtedy pomyślałam, Boże, ja nie chcę mieszkać w Polsce, ja nie chcę mieszkać w takim kraju, gdzie ja po prostu nie mam. Dlaczego oni mają, a my nie mamy? Moi rodzice oboje pracowali, ciężko pracowali i nie mieliśmy. Po prostu nie stać nas było na wszystko. A jeszcze lepiej, jak poszliśmy do sklepu obuwniczego, bo moja mama nie mogła wtedy dla mnie znaleźć kozaków. I w Polsce było tak, na wypadek gdyby ktoś młodszy oglądał, że kiedyś w zimie kupowały się sandały, a w lecie kupowało się kozaki. No i to była po prostu zima, nie? I moja mama w lecie mi kupiła jakieś kozaki, ale okazało się, że noga za bardzo mi urosła i te kozaki już były na mnie za małe. No i dramat teraz, nie? Nowe buty, kurcze, a ja nie mam w czym chodzić. I nie ma gdzie kupisz, bo w zimie nie można było kupić w Polsce kozaków. I moja mama uciułała tam te parę marek,
poszliśmy tam do sklepu, weszliśmy do sklepu i sobie myślę, wow, a tu buty wszelakie, słuchajcie, we wszystkich rozmiarach i we wszystkich kolorach. To ja jeszcze sobie mogę wybrać, jaki ja chcę fason i jaki kolor. Tak więc wiecie, ja mam takie wspomnienia, takie właśnie typu, że był, wiecie, ja nosiłam ciuchy po starszych kuzynkach i to bynajmniej nie były najmodniejsze ciuchy i moja mama często mi przerabiała, żeby były bardziej takie, wiecie, żebym chciała w nich chodzić. Nie, no po prostu to daje do myślenia, wiecie, i po prostu ja czasem nie dziwię się tym ludziom tutaj. Znaczy nie uważam, że sposób, w jaki oni to robią, jest właściwy. Nie powinni oni być tak właśnie agresywnie i tak daj mi i tego, ale z drugiej strony ja rozumiem ich potrzebę posiadania. Fasolkę z bagietką dzisiaj. Lipa trochę, bo tutaj naprawdę nie ma co kupić.